Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Ratchet & Clank 1 na PS3 i zaczynamy odcinek, więc tak sądzę, że taka mała informacja, otóż intro, które zrobił dla mnie Michu, będę wykorzystywał w Ratchetie i Clanku, więc jeśli się na mnie nie obrazisz, to będę po prostu wykorzystał... w tej serii i w serii do Spyro, więc jeżeli coś masz do tego, to no dobrze, to po prostu ja mam po prostu taki plan, żeby używać tego intra do... Powiem ci tak, jeżeli to bardziej przemyślę, to jest szansa, że do wszystkiego będę używał tego intra, a jeśli mi się nie... Jeśli nie będzie mi się chciało, jeśli po prostu to stwierdzę, że to intro powinno być tylko do niektórych serii, to po prostu go będę używał do niektórych serii. Tak ci powiem. I... Tak. Jeszcze tylko jeden odcinek razem z tym, więc teraz... prawdopodobnie nie spodziewałem się żadnego innego filmu poza ostatnim odcinkiem Ratchet & Clank. Po tym odcinku nie spodziewałem się żadnego innego filmu. Z jakiejkolwiek innej serii, tylko do Ratchet & Clanka, ponieważ chcę to wreszcie zakończyć. Zakończyć, żeby nikt nie myślał... Co ja gadam? Zakończyć, by wszyscy byli szczęśliwi, że wreszcie będę mógł rozpocząć maraton ze Spyro, że wreszcie będę mógł zrobić Sonica 3 & Knuckles, że wreszcie będę mógł nagrać... No, nagrać. Rayman 2. Że wszyscy się cieszyli, że jest Rayman 2. I że wreszcie kontynuuję maraton Raymana. I powiem wam szczerze, że... chciałem podzielić maratony Raymana na podwójne, ponieważ już później... No to mogę powiedzieć, seria się dzieli na... dwa uniwersa po Raymanie 1, czyli z uniwersum... konsolowe, uniwersum gameboyowe, więc... I istnieje wersja Raymana 2 na Game Boy Color, o którym będę mówił w Raymanie 2. Aczkolwiek patrzyłem, czego nie ma na, nie wiem, jakichś Amazonach, eBayach, Allegrach czy innych OLX-ach i patrzyłem i nic nie ma. Więc chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Nie mówię, żebym nagrał, tylko ponieważ nie mam Game Boya, może i na tego, albo i nawet konsoli Retron 5. Aczkolwiek, no, byłoby miło. Ja bym tak pokazał wam. W ogóle to jest. To była chyba piracka jakaś gra. To się nie, że. Było spiracone, o Boże, tylko było to jedno z tych gier, które zostało robione przez osoby nie z dużych firm. Czyli na przykład jak Nintendo robi Mario, to... no mógłbym to nazwać indie grom, ale to były takie indie gry robione bez pasji kompletnie, tylko po to, aby zbić hajs na babciach, które nie wiedzą, co kupić swojemu wnuczkowi. Wiedzą tylko, jak to się nazywa, jak to się pisze. Jak zobaczą takie coś, to kupują, żeby wnuczek się cieszył i... no, ich kontakty później nie będą takie same. Co ja mogę powiedzieć? No i... niestety tak wyszło, no, nigdzie tego nie ma. Jedyne, co mogę wam pokazać, to niektóre screenshoty zrobione przez kogoś. Tak właściwie nie... do dzisiaj chyba nie wiadomo, kto zrobił te screenshoty, bo... nigdzie w internecie nie można znaleźć ROMa tej gry. Prawdopodobnie może i krążył w internecie, ale został usunięty i to dlatego... dziwne. Dziwne, nie powiem, ale... no po prostu pokażę wam te screeny, wszystko będzie okej. No, starałem się jak mogłem, niestety nic się nie udało. Że sobie nam zastanął.
Siedzę, ale sobie coś na noc zostanę. No. Więc ci, co byli na ostatnim lecie, nie widzieli moją twarz. Oczywiście nikogo nie było, to nikt nie widział. Ale na PS5 będą możliwe, że PS5 dzisiejsze, czyli dodatkowe się nie odbędą w tym tygodniu, bo niestety o 17 jeszcze będę przy komputerze. I tak widzicie, to nie wiem, prawdopodobnie w sobotę, czy gdzieś, czy kiedyś, aczkolwiek... No. I tak, to jest na bieżąco z moimi filmami i lubi się bawić z obcami. Chyba pewnie zauważył, że od niedawna daje filmy tylko w 720p. Czemu to jest powodowane? Ponieważ nikt normalnie nie ogląda filmów w 1080p, ponieważ polski internet jest taki, jaki jest i to by łącze normalnie zniszczyło. I druga rzecz, jakby to powiedzieć, wysyłanie i tworzenie się tego filmu zajmuje mi prawie cały dzień. Tak właściwie dosłownie cały dzień, bo film w 1080p się tworzy pół dnia, powiedzmy, no 8 godzin, no dobra, no to był, no please. Mi się nawet nie chce dostać komputera włączonego. Wysyłanie trwa z 3-4 godziny. I muszę oczywiście robić sobie przerwy, czyli 2 godziny wysyłam na przykład we wtorek, a w środę sobie to wznawiam. I na tym polega moje wysyłanie filmów, dlatego nie są te filmy tak zbyt często. Więc co Pixel sobie pomyślał? 720p ma mniejszy rozmiar. Nikt nie ogląda na 1080p, a na 720p może już ktoś ogląda. Te gry tak właściwie wyglądają tak samo i stwierdziłem po prostu, że to 1080p jest marnowaniem mojego czasu i przeszłem na 720p. Dzięki temu jest lepiej, sprawniej, szybciej i fajniej, bo wy dostajecie więcej filmów, a ja wykorzystuję na zrobienie tych filmów mniej czasu. No, jest bardzo fajnie, jest bardzo super. I takie małe sprostowanie. Jestem głupi i cały mój materiał ze Spyro jest trochę... No, początki w każdym razie materiału ze Spyro mogą być trochę takie przycięte. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Możliwe, że jakiś błąd zrobiłem, że podłączyłem dysk znowu. Ale tylko obejrzałem część mojego gameplayu i takie I od razu mówię, nie wiem, czy Spyro można przejść na więcej niż 100%, to pierwsze, aczkolwiek ja przeszedłem na 100% i albo ja to nazwałem po prostu 100%, albo sobie wskazał, że jest to 100%, więc nie wiem. W każdym razie jest wszystko okej. Okay. Możecie się spodziewać, że Spyro 2 będzie live playem, ponieważ Spyro 2 to jest moja ulubiona część serii i mogę w nią grać live playem. I wszystko będzie okej. To jest sobie po głosie, bo nie słyszę tego dialogu. Aha, znowu się błąd ze słuchawkami zrobił. Chwila, moment. Kabel w słuchawkach jest już tak nagięty, że czasami nawet nie chcę streamować mi pełnego audio, tylko działa jak te wszystkie takie niesprawne akapelle. W sensie, że pozbawienie muzyki i zostawienie sam głos wokalisty. Coś takiego nieudolnego próbują robić moje słuchawki. Tylko szkoda, że wejście z przodu nie działa mi na słuchawki. Albo nie jest przystosowane na słuchawki, więc... Cóż... Mówi się źle. Pewnie kiedyś będę miał jakieś słuchawki Bluetooth i wszystko, moje problemy się skończą. W ogóle ciekawostka, mam teraz audiowy WLC ustawiony na 66%. Przypadek? Tak sądzę. No. Nawiązanie do
Aniołków Charlie'ego. Nie, gdzieś to tak czytałem, że to jest nawiązanie do Aniołków Charlie'ego, ale nie jestem pewien, czy to do tego serialu, czy tam filmu, nie wiem, co to jest. Deszcz pada. Za oknem, nie wracajcie jej klanku, spokojnie, spokojnie. Deszcz pada po prostu mi za oknem. Śmiechowo. I wiem szczerze, że ten design statku jest bardzo dobry. I tak właściwie nie pamiętam, co się z nim stało, że nie ma go już w późniejszych grach. No trochę tutaj poczekałem, bo chciałem... mój plan był ogólnie taki, żeby robić sobie chwilę przerwy między tymi nagraniami, żeby to się nie mieszało. Po prostu stopowałem nagrywanie po planecie. Ale już miałem wtedy w głowie koncept, aby to wszystko... Co ja gadam? Już miałem koncept taki, aby robić godzinki, ja nie mogę. Półgodzinne że z kilku planet wideo. Więc tak, dlatego tyle stałem. Ja się nie wiem, czemu tak... Aha! Bo moja Vermedia jest nie zepsuta, tylko po prostu ten pilot jest taki świetny, że on jak nacisnę, to jest tak właściwie szczęście, czy wykryje mi za pierwszym razem, że wcisnę, czy nie. Za drugim już łapię, ale za pierwszym nie. Nie często, o. Nie zawsze. I mnie to wkurza często. Nie wiem, czy znowu się zrobił ten glitch, ale okej. Tak, zrobił się znowu ten glitch ze słuchawkami. Okej. Już naprawione wszystko, mam nadzieję. Nie, jest chyba naprawione, ale już nie chcemy się poprawiać. Więc jedziemy tak, o. No. I mam nadzieję, że wpadniecie na następny PS5, bo nie wiem, na serio, nie pamiętam, czy ten PS5, który się w tym tygodniu miał odbyć, czyli 5 maja. Co? 1 maja. Się odbędzie. Ale mam nadzieję, że się odbędzie, żeby wszyscy byli szczęśliwi i w ogóle. Żeby nikt nie powiedział, że jestem pucem, który obiecuje, a potem tego wszystkiego nie spełnia. Bo ja jestem taki człowiek, ja staram się robić wszystko jak najlepiej. I tutaj fail mój, bo myślałem, że wszystko będzie okej. Okay. Że raczej sami wyskoczy, ale nie. I znowu fail, bo glitch. I myślałem, że będę takim koksem, że skipnę wszystko, albo że to jest... Właściwie myślałem, że to jest jakaś dodatkowa broń. Więc zdradzę wam, że to nie jest dodatkowa broń, a... arena... do... hoverboardu. Do desek, o. To jest arena do desek, nie da się do niej chyba dostać w jakiś legalny sposób. W sensie, że jakoś tak zgliczować gry. Do tej pierwszej areny, którą widzieliście, to tak, da się, ale do drugiej już chyba nie. Znowu moje zabawy z grą. Nie wiem tak właściwie, co tamten przełącznik robił, którego minęliśmy przed chwilą. Nie wiem tak naprawdę, co on robi. Nie widziałem nigdy, aby on coś uaktywniał. Nie widziałem nigdy, aby on cokolwiek robił. Nic! Po prostu nic. Więc jeżeli ktoś wie, co on robi, to proszę mi napisać.
Nie wiem, jeszcze jakbym przychodził trylogię Ratcheta i Clanka na Wicie, to sprawdzę. Nie kliknę go po prostu i zobaczymy, co się stanie. Pewnie zginę, znając życie. Pewnie zginę, znając życie. Pixel Ace. Pixel 2015. Ogólnie te wagoniki, co tutaj przejeżdżały teraz, o, to strasznie mi przypominają wagony na przedmioty w różnych kopalniach. Właśnie takie mi wagony przypominają to. I zaraz, moment, chwileczkę, no już, chwila, no, za minutkę, no, no, teraz, no, teraz już, w tej chwili, nie, zaraz. No i chwila, moment, już zdobyliśmy złotą śrubkę. Proszę bardzo, zdobyliśmy złotą śrubkę. 11 na 10, goty. Goty potwierdzone. Radykalnie goty, jasne. No. I ogólnie nie grałem nigdy w Ratchet i Clank Before the Nexus, czyli tą grę na Androida, czy tam Androida albo Androida, z tym jeszcze jest, albo iOS-a, no. I gra, jak patrzę, to jest dziwna, bo to jest trochę jak te wszystkie Temple Runy. Czyli po prostu mamy jedną próbę, po prostu pobijamy rekordy w jeżdżeniu na tych ścieżkach. I nie wiem, dlaczego to jest nazwane Before the Nexus, ponieważ to w ogóle nie jest kanoniczne. Nie ma to żadnego sensu, jeżeli chodzi o fabułę. Ponieważ są tam postacie, które zostały złapane w Nexusie. Więc nie grałem w to, ale nie zagram, ponieważ jest zła nazwa. Nie wiem, jaka jest amerykańska nazwa, albo chociażby japońska, ale w każdym razie europejska nazwa jest kubkowa. Więc w ogóle zauważyłem, że w Ratchet & Clank jest często takie windy, z których można zaskoczyć i szybciej dzięki temu schodzimy na dół, co jest strasznie dziwne. Czemu te windy nie poruszają się szybciej? Czemu to nie jest rozwiązane jak w innych Ratchetach, czyli że nie możemy zejść z tej windy? W ogóle to rozwiązanie w Ratchetach, że nie możemy zejść z windy, która ma otwór na, że tak to mogę powiedzieć, świeże powietrze, jest bardzo głupie. Ponieważ to jest na serio głupie, bo zauważcie, no. Mamy możliwość zaskoczenia i szybciej spadnięcia, żeby się trochę przyspieszyć, ale co musimy zrobić, aby się przyspieszyć, albo żeby zrobić speedruna? Musimy zliczować grę, i co jest głupie. Więc jeszcze takie małe potwierdzenie na temat maratonu Ratcheta. Jeżeli już mam robić live play z Ratcheta Clanka, to zaczniemy od Ratchet Gladiator. Ponieważ ta gra jest bardzo prosta i sądzę, że udałoby mi się zrobić ją live play. Jest fajna, prosta w ogóle. Ale oczywiście nie zdzierżę. Nie zdzierżę cutscenek. Będę je pomijał i wstawię w tym miejscu, cutscenki z wersji na PS2, ponieważ wreszcie udało mi się je znaleźć. Więc jestem się dumny, że znalazłem te cutscenki, dzięki czemu moje oczy i głowa nie będą mnie boleć.
Dzięki czemu też wasze oczy i głowa nie będą was boleć. Boleć. I nie nagrałem z tego z własnego PS2, tylko dam link do kanału, z jakiego wziąłem te kasenki. Będzie ok, mam nadzieję. Nie będą to w HD, ale nie będą też przeskakiwały, przez co nie będziecie was bolała głowa i mnie. A powiedzmy sobie szczerze, że kogoś boli głowa, to znaczy, że jest źle. W każdym razie ja tak sądzę, nie wiem jak wy sądzicie, ale ja sądzę, że jak kogoś boli głowa, to znaczy, że coś jest złego. To są najdurniejsze sekcje w całym Ratchet & Clanku. No po co nas stopować przy tych robotach? Jaka to jest logika? Jak to jest wyjaśnione w ogóle? Jaki to ma sens? W Ratchet & Clanku House of Destruction są takie... to są takie sekcje, ale one są już jakoś wyjaśnione fabularnie. Na przykład zjeżdżamy windą i wrogowie wychodzą z... nie wiem, boksów, które są przewidziane na ochronę. I to jest... logiczne, że coś musi być chronione, bo... to jest chronione. Z jakiejś logiki jest to chronione i ja to popieram. Ale na przykład logika taka, że nas zatrzaskują w pomieszczeniu, które w każdej chwili mogłoby być zamknięte, ale akurat się zamyka wtedy, kiedy my tam wchodzimy, jest w ogóle niewyjaśnione. Więc będę hejcił trochę. Będę tak właściwie trochę oceniał te gry z Ratchet & Clanka tak okiem po latach, bo strasznie już dawno nie grałem w Ratchet & Clanki. Żadne. A porównując je do tych nowszych części, gdzie pewne problemy naprawiono, to jest całkiem dobre, więc możliwe, że też będę porównał House of Destruction do Nexus. A Crack in Time do Nexus, tak naprawdę chyba Nexus będę porównał do A Crack in Time. To się chyba za wzór będę A Crack in Time sobie wstawiał, ponieważ w A Crack in Time wszystko było perfekcyjne. Przyznajmy szczerze, grafika piękna, historia super, cutscenki dobrze wymodelowane, bronie superowe. I śmieszne zarazem, co jest trudne do zrobienia. Dużo easter eggów, co w serii Ratchet & Clanka jest bardzo dobre, jak jest dużo easter eggów. I oczywiście świętej pamięci Dan Johnson. I widzieliście jeden z glitchów powtarzających się w wielu grach, między innymi na PS2, czyli że szkło, które teoretycznie rzecz biorąc powinno mieć swoje własne, nie wiem, shadery, żeby zrobiono tak, że na przykład, no w tym przypadku szyba jest zielona, to raczej powinien się stać za szybą zielony, tak? Tak. No właśnie nie, bo w PS2 był właśnie taki glitch, że często te shadery nie działały, bo na przykład, nie wiem, postać była za szybka i gra ją nie zdążyła wykryć, że jest za tą szybą i nic nie zmieniła, albo też inne rzeczy na to miały wpływ, niekoniecznie związane z naszymi ruchami, ale po prostu nagle o! Pomyślałem sobie, że nie zadziałam sobie teraz. Zadziałam sobie później, ale nie teraz. Double kill. Double kill zawsze spoko. A już szczególnie w takich grach. I tak, nienawidzę tych gości. Jeżeli jeszcze nie sądziliście, że ja mogę jakąkolwiek postać nienawidzić w grach, to nienawidzę właśnie tych gości, tych snajperów. Nazwę to snajperzy, bo taka... to jest chyba najbardziej optymalna nazwa. W ogóle jestem ciekaw, dlaczego w castingce było ich trzech, a tutaj jest ich multum. To jest według mnie niezrozumiane,
Nie mówię, że to jest niefabularnie wyjaśnione, bo pewnie po prostu nie słuchałem fabuły i tyle, ale to nie ma sensu. Dlaczego ich było trzech w Kastince, a tutaj jest ich od groma? I tu zaczęło się moje nieogarnianie techniki gry. Jeżeli ktoś jeszcze widział ten uśmiech gracze, to bójcie się. I tak, dopiero tutaj ogarnąłem mechaniki gry. Jaki to ma sens, że to w niego nie trafiło? Powiedzcie mi to, bo ja tego nie ogarnę. Jaki to ma sens, że to w niego nie trafiło? Że wystarczy, że mnie trafił i nic już nie mógł. I nic ten pocisk, który rzuciłem, nie mógł zrobić. Że nawet nie wybuchł. Co też by go mogło zabić. I nic się nie stało. Co za logika? Ja nie rozumiem. Rozumiecie to? Nie. Pewnie zaraz ktoś powie, co Ameryka, nie zrozumiesz. Powiem, no, się rozpalało. Zerwanie chmury chyba. Ech, pogoda z Pixelem. Nowa seria. Tylko na komputerach osobistych i PlayStation 1. Tak, teraz mi możecie powiedzieć, że jestem ślepy. Bomba leżała tuż przy moich nóg. Pod moimi nogami, nie zauważyłem jej. Zaświecie się śmiejcie, ale w tym wieku to już wzrok... Wzrok nie domaga. Jest to właśnie najgorsza rzecz, wyczerpałem się ammo. Gość mnie wkurzał. Jest! Przeszliśmy tą bardzo długą sekcję, którą znienawidzę do końca życia. W grach. I tak! Zgadliście! To jest kolejny, a tak naprawdę drugi wyścig hoverboardowy. Raz. Widzicie? To jest gra dla dzieci, to jest gra dla dzieci, no please, to jest gra dla dzieci. Tutaj kłamią. Kłamstwo się szerzy, drogie dzieci. Jestem ciekaw, czy w wersji na PS2 te wyścigi się strasznie długo ładowały. Bo słyszałem gdzieś, że te wyścigi się strasznie długo ładowały, że czasy ładowania były nie do zniesienia. W ogóle nie warto było je przechodzić. I tak, to co dostaliśmy od kapitana Quarka w pierwszym wyścigu właśnie daje nam to, że jak zrobimy jakiś trik na desce, co robimy przyciskiem bodajże trójkątem i... To jak w Spyro jest rozwiązane, to w Spyro wam to bardziej wyjaśnię, ale no to jest dosłownie jak w Spyro. I tak, dostajemy broń, której nie mamy. To jest inna właśnie chyba z takiej broni, której nie mamy, a dostajemy ją bez żadnego powodu. A potem nie możemy jej zatrzymać. Więc... Możemy trzymać trzy pociski naraz i możemy zestrzeliwać te roboty, dzięki czemu możemy otrzymać wyższe miejsce w rankingu. Fajne? Fajne. Dodatkowo możemy się przyspieszyć robiąc triki, bardzo małe triki, bo w przeciwieństwie do Spyro to nie jest rozwiązane tak, że 20 razy zrobiłem ten sam trik po raz i dał mi mniej punktów, w tym przypadku paliwa, nazwę to paliwo do boostu, a po prostu daje nam tyle samo, bez żadnej przyczyny. Jestem ciekawy, jakby taka technologia mogła działać tak właściwie. Nie wiem, jak Six Axis w kontrolerach do PS3. Nie wiem. No ale powiedzmy, że Sims Legit. Sims Legit jest zawsze spoko. Jak coś nie ogarnia, to pozdro.
Pozor dla komaty po prostu. 2 na 10. I wygraliśmy technicznie, rzecz biorąc, ten wyścig. No. I teraz incepcja nagrywania. Incepcja nagrywania. Teraz możecie zobaczyć, jaka jest incepcja nagrywania. I zastanawiam się, skąd Clank wiedział, jaki to jest model hoverboarda. Taka scenka liczuje się na wersji HD, co jest bardzo dziwne. Nie wiem w ogóle, o co chodzi z tą cutscenką, że tylko ona się liczuje. Tylko ona. Co to za logika w ogóle? Spoiler! Jaki spoiler! Jaki spoiler misji, ja nie mogę. Insomniak, jaki spoiler. Nie, taki spoiler. Nie wierzę. To jest straszne po prostu. Nie mogę tego wybaczyć. Fuck forever. No. Nie no, już się ogarnę, spokojnie, już się ogarnę. Więc... To jest straszne. I tak, tu nie ogarniałem, jak stąd wyjść. Już się bałem, że... Znaczy nie, sorry, to było podczas mojego prywatnego gameplaya. Nie ogarniałem, jak stąd wyjść w moim prywatnym gameplayu i... Już myślałem, że będę musiał się całą tą drogę cofnąć. Aby przejść to. Już miałem po prostu zemdleć, jak o tym pomyślałem. Już po prostu mnie coś chwytało. Więc tak, już powoli będziemy... Już tak właściwie kończymy ten odcinek, więc... Dzięki wam za oglądanie tego filmu. Z Ratchet & Clank'a. Wyczekujcie odcinka ostatniego, czyli 16? 16, więc... Dzięki za oglądanie. I komentujcie, co tam macie komentować. I cześć!